Słuchajcie, może weźmiemy łódź gdzieś, żeby coś też trzymała. To tak będzie fajnie wyglądać. No, żeby ona z przodu trzymała, to... Witajcie serdecznie. Zaczynamy akcja Flaga, podejście trzecie. Wynikła spontaniczna akcja, taka tutaj patrioci z Bielska-Białej się przygotowali, jak widać. Także porozmawialiśmy trochę, jeszcze będziemy na spotkaniu później. No i co, ruszamy chyba. Patrioci z Bielska-Białej postanowili pokazać, jak powinna być umiejscowiona polska flaga w protokole flagowym. Także jest to ich już trzecie podejście, ponieważ dwie flagi zostały skradzione, znieważone. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, nie? Tak. Tak jak ostatnio. W lewo. Także zjawiło się liczne grono osób, patriotów, przyjechali ludzie także z innych miejscowości, są kamraci, jest nas nawet trochę. Także przypominam, że później za dwie godziny swoje spotkanie będą mieli niedaleko mieszkańcy Ukrainy i troskliwi Polacy, którzy się nimi opiekują. Także też będziemy relacjonować na pewno to wydarzenie.
jak widzicie, czerwone kwiaty we pladze naszych barw już rozkwitły, co nie zmienia faktu, iż jest pomylony protokół flagowy. To my jesteśmy gospodarzami jako Polska i to kwietnik w barwach Polski powinien być posadzony po lewej stronie. Brawo! Teraz są wbijane specjalne pręty w ziemię, aby flaga nie stykała się z ziemią z należytym szacunkiem. Że protokół flagowy jest teraz zachowany. Gospodarze jak zawsze mają być od lewej strony, tak jak pokazuje baner, który widzieliście na początku relacji. Także jest to informacja do władz tego miasta, miasta Bielska-Białej, aby, no nie wiem, nie widzę innego wyjścia jak przesadzenie tych grządek. Teraz już nasza jest ładniejsza. Już nie jest biało-czerwona, biało-zielona, jest w końcu biało-czerwona. Widzimy baner. Może poniżej lepiej, będzie lepiej widać. Także jak wspominałem, protokół flagowy jest bardzo ważny. To już wam pokażę. Patrioci z Bielska-Białej złożyli się na taki baner, żeby poinformować mieszkańców, że tutaj nie chodzi wcale o przykrywanie flagi krainy na literkę U. Tutaj chodzi tylko o zachowanie protokołu flagowego. Także trzymajmy się prawa w tym bezprawiu, w którym żyjemy. Tak, to już z kolei trzecia akcja patriotów. Dwie flagi zostały znieważone, zniszczone i skradzione. Ale Bielsko-Biała nie odpuszcza. Nasze kwiaty czerwone w końcu rozrosły. W końcu to wygląda jak powinno na samym początku. Hymn albo rotę, ale się obawialiśmy właśnie, że zdejmą relacje za prawa autorskie, nie?
Coś tak może być. Ja nagrywam na dystansie, nikt nie zdejmie. Zgromadzili się ludzie. No i oczywiście zachęcam Was także do pilnowania tej flagi w Bielsku-Białej. Wystarczy sobie wpisać w Google kamerki online, kamerki Plac Chrobrego i obserwować, i najlepiej włączyć nagrywanie, żebyśmy w końcu dopadli tych, którzy bezczeszczą i kradną naszą flagę. Także podejście trzecie ogarnięte. Patriotów z Bielska-Białej. Niech pani stanie ożywie, niech pani nie. I teraz bardzo ważna sprawa. Każdy z Was może pilnować tej flagi online. Każdy z Was, wpisując w Google kamerki Bielsko-Biała, Plac Chrobrego, możecie razem z nami czujnie pilnować tej flagi, żeby po raz trzeci nie została zbezczeszczona i skradziona. My tu będziemy całą noc. Na pewno będą warty, są już warty ustalone. Ale Wy także możecie online pilnować razem z nami, a mało tego, dobrze by było nagrywać w czasie rzeczywistym, żeby zdobyć nagrania i oczywiście dowody na te haniebne czyny, których się dopuścili ostatnimi czasami niestety Polacy. Niestety prawdopodobnie byli to Polacy, którzy nie rozumieją, dlaczego patrioci z Bielska-Białej robią taką akcję. Chodzi tylko i wyłącznie o zachowanie protokołu flagowego, jak pokazuje baner. Także zachęcam wszystkich serdecznie, aby online pilnować flagi razem z nami, razem z mieszkańcami Bielska-Białej. Flaga, jak widać, lewituje sobie w powietrzu, nie dotyka podłoża.
zerknę, czy nie chce się z nami połączyć. Czasem Jowita, chociaż widzę tu inne osoby. Jowita jest chyba niedostępna teraz. Będę próbował za chwilę się z nią połączyć. Także na tę chwilę może policja za mną? Tu chyba wcześniej przejeżdżali. Okej. Okay. Także taka sytuacja w Bielsku Białej. A przypominam, że za 2 godziny mają tutaj swoje spotkanie, dokładnie tutaj na tym placu, mieszkańcy Ukrainy i ich troskliwi opiekunowie z Polski. A tu sobie stanęła policja. Trzeba ich zapytać, nie? Może im czymś pomóc. No możemy. Zapytamy może policjantów, czy im w czymś pomóc, może się zgubili. Może sami wyjdą do nas. Chcą się dołączyć. A może chcą się dołączyć do akcji. Nie, nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy państwo przyjechali pilnować flagi? Chyba nie do nas. Dzień dobry. Takie pytanko jako media. Chcieliśmy zapytać, czy państwo przyjechali pilnować tutaj z patriotami Bielska Białej flagi, żeby nie została po raz trzeci... Ale ja po prostu pytam jako media. Ja, tu nie chodzi. Tak, tak, tu jest legitymacja. Po prostu pytamy, czy państwo przyjechali... Dzień dobry. Nie wiem, na tą uroczystość, co bielszczanie tutaj zrobili. Żeby przypilnować trzeci raz flagi, ponieważ... 2 razy już została zbezczeszczona, skradziona. Tak, dzieci komisarz się Tomasz Błachut, podejmę do stosunku do pana interwencję, tak? Dobrze. I pana, ja gadam z panem, tak? Więc wszyscy niech do mnie nie jakoś nalegają. Ostrzegam pana, żeby pan tego nie udostępniał dalej, tak? Bo mój wizerunek jest chroniony. Twarz mojego wizerunku. A nie jest pan publiczną? Pan, chodzi mi o moją twarz. Mhm. Chodzi mi o to właśnie, kto umieścił tutaj tą flagę na tym kwietniku. No macie państwo kamery tutaj w Bielsku Białej, także chyba wszystko widać. Tak samo jak widać te osoby, które po raz drugi jakiś czas temu zbezczeszczyły tę flagę i skradli. Co były nawet zgłoszenia do państwa i na straż miejską. Także wszystko chyba macie w monitoringach. Zaniepokojeni, że flaga w ten sposób jest jakby zobaczona, tak? Nie jest miejscem, dla którego powinno być to miejsce, tak? Widział pan może baner, który jest pod spodem? Może to warto się przejść. Udam, tak? No, to może przejdźmy się i pan zobaczy, o co chodzi tutaj tym mieszkańcom. Dobrze. Działamy według wytycznych, właśnie danych podpisanych przez pana przełożonego. Ja myślę, że pan zobaczy ten baner i od razu się zorientuje, o co chodzi w tej akcji, którzy... Ja wyszłem z auta, pan do mnie podszedł, da się z nim... Tak, tak, jako media chciałem po prostu zapytać, czy... Ja pana nie atakuję. Oczywiście, ja pana też nie atakuję. Tutaj jest taki baner, proszę przeczytać.
zakamerować, się muszę wylegitymować. Czemu ty z ustawą policji, żebyś wiedział, że oni nie są policją, tylko wiesz o tym. Masz też firma w Ameryce. Prywatna, wobec nimi, nie wiem, czy warto... A dzisiaj nimi... będę grzeczny. Dobra. Korporacja... No. Jest to firma prywatna, zarejestrowana w Stanach. Nie rozmawiam. No. Oni nie są policjantami. No. Ale dzisiaj będę grzeczny, tak? Żeby... No. Ja wiem, ja Ciebie rozumiem i popieram, jak najbardziej. W sumie tutaj nie dokument ze zdjęcia. Nie muszę zdawać. No ja wiem, ale mówię już. Dzisiaj się nie mam zamiaru kłócić z Państwem. Za ładna pogoda na kursie. Za ładna pogoda. Ale możemy pokazać tutaj widzom. Oczywiście. Dobra. Oj! Nagrywaj. Żebyście wiedzieli, ja dzisiaj akurat może się do tego nie będę stosował, ponieważ zależy mi, żeby szybko ogarnąć tą sprawę z mędami. To nie jest żadna policja, to jest prywatna firma, nie musimy z nimi w ogóle rozmawiać. Możemy ich zignorować. On tam dzwoni, pyta się, co ma robić. Telefon do przyjaciela. Dzięki. Respektowanie godności ludzi, przestrzeganie ochrony praw człowieka. Wy jako stróże prawa uważam, że powinniście popierać nawet takie akcje, jeżeli jest łamany protokół flagowy, bo to jest jednak złamanie jakiegoś tam prawa, które mamy ustanowione, prawda? Przede wszystkim osoba... A tu nikt nie niszczy, flaga sobie lewituje nad ziemią, żeby była też godnie i z szacunkiem umiejscowiona. Możemy poznać tego informatora, kto dzwonił? Dlaczego? A jakiego numeru dzwonił? Stacjonarne czy komórka, ale ja... O nie której mogę panu udzielić takiej informacji. A flaga to w takim razie to jest chyba bardziej w tym momencie jest ten, nie? Że? Tak? Leży na ziemi, ja bym wygląda w ogóle. Według tego wyrazu. Pani jest bardzo miła, jest ładna pogoda. Teraz przynajmniej te kwiaty czerwone zakwitły, ale przez te dwa razy, co tu flaga była kładziona... Były biało-zielone. Po prostu ludzie byli jak gdyby, można powiedzieć, no usatysfakcjonowani, że ich flaga biało-czerwona jest biało-zielona, a gości jest tak wyeksponowana, dlatego ludzie czuli się po prostu usatysfakcjonowani. Czy jest taka rozbieżność po prostu w kolorach tych barw. I tak, czytam wam. Komenda Główna Policji, Republic of Poland. NIP 52131 ja 172 ale... 762 REGON 012 13 74 97 są prywatną firmą. Komenda Wojewódzka Policji Republic of Poland i czytam NIP 634 013 79 013 REGON 27 02 08 292. To jest prywatna firma pracująca. Właściwie już wiemy dla kogo. Czy my chcemy z nimi rozmawiać? Pomoc. Chyba tutaj sobie nie radzą. Pan i pani sobie chyba z nami nie radzą. Nie wiem, przysłali posiłki. Może coś zjemy. Także no co, no. Polacy są gnębieni. Przede wszystkim media są gnębione, bo my tylko przyszliśmy tutaj relacjonować oczywiście.
Ja powiem panu tak, że myśmy zgłaszali jako media jakiś czas temu znieważenie i kradzież flagi. Poprzednim razem mieszkańcy... Wiecie państwo, niech jeden do mnie mówi, bo wtedy, wie państwo, lepiej dojdziemy do jakiegoś porozumienia, a nie będziemy do jakiegoś... Także była taka sytuacja, że na Straży Miejskiej było zgłoszenie o znieważeniu, były screeny zrobione z kamery tej tutaj nad ulicą, że ktoś znieważył flagę i skradł. Poszło to ze Straży Miejskiej na komendę policji. No i prawdopodobnie u państwa sprawa jest w toku. Dlatego, no, a jeżeli... jest poszkodowany w tej sprawie? Nasza flaga. Flaga. Flaga, tak. Czyli Polacy. Czyli my jako suwerenni obywatele. Pilnujemy po prostu protokołu flagowego. Ale rozumiem, tą flagę państwo wywiesili, czy nie państwo? My jesteśmy media, my relacjonujemy. Rozumiem, ale czy państwo wywiesili tą flagę? To ja już odpowiedziałem. My jesteśmy media, my relacjonujemy, co tu patrioci z Bielska-Białej zorganizowali jako akcję. Czyli nie państwo wywiesili. Ja już powtórzyłem, my jesteśmy media. Wie pan co, ja zadałem panu proste pytanie. A ja panu odpowiedziałem też bardzo prosto, myślę. Bardzo proste pytanie. Tak? Nie. Nie wiem. Nie musimy w ogóle układać. Tylko wie pan co, to lepiej tak powiedzieć, niż jak wie pan wymijał. Nie. Pan rozmawia, kto zgłosił to zniszczenie mienia wobec celu ustalenia. No to ja pan co, no to ja zadam pytanie. Czy ktoś, jak się zgłosi, powie, że to wywiesił, to on ma zostać na przykład oskarżony o to, że jest Polakiem, Szanuję polską flagę i chcę ją wyeksponować w publicznym miejscu. Protokół. I tak ma być szykanowany przez polskie władze. Takie rzeczy reguluje kodeks wykroczeń. Czyli na przykład ktoś może zgłosić poprzez wywieszenie uszkodzenie mienia, w którym są na przykład te kwiatki, wie pan. A samo one uszkodzone? A który jest uszkodzony? Wie pan co, to ja nie, bo to zarządca budynku, znaczy zarządca... Ale tego, tak na chłopski rozum zarządca, możemy podejść i sprawdzić, czy który z płatków został uszkodzony. Nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że o tym decyduje ktoś właściciel danego terenu. Ten, czyli on zgłosił zniszczenie mienia. A czy my za ten teren nie płacimy w podatkach jako mieszkańcy Bielska-Białej? Ale przecież wszyscy jesteśmy właścicielami. Czy my nie jesteśmy właścicielami tego miejsca również? Właściciel zgłosił zniszczenie mienia. Właściciel, a zarządca, to sobie pan. No, różne rzeczy. Płacąc podatki, mieszkając tutaj od początku swojego życia, więc jest to także moja własność jakby. Aha, ale może pan sobie tu na przykład teraz przyjść dom wybudować? Nie, ale na tej zasadzie, ale... Ale czy przy wcześniejszych tam było widać... Myślałem, że kolejne posiłki... Było nawet... Nie znam sprawy. Wiem, że były zgłoszone, to drugie zerwanie... Powiem mało, nawet ostatnim razem siedziałem ze znajomymi tutaj na Starym Rynku i dostaliśmy informację od czujnego widza, który obserwował flagę online, że właśnie trzy osoby podeszły i ściągnęły flagę na bok. Złapaliśmy te osoby, oczywiście nic nie zrobiliśmy, od samego początku nagrywałem film, żeby nie można było wewrzeć, jak coś zarzucić. No i co? No i sam zgłosiłem na policję, policja przyjechała, spisała te osoby, powiedziała, że zaprosi je na komendę w celu przesłuchania i że na pewno poniosą za to konsekwencje, ponieważ znieważenie flagi państwowej jest to czyn karalny. No tak, no z tym, że no teraz widzę, że przychodzicie do patriotów i do mediów, którzy... Ja panu coś powiem, my wychodzimy tutaj sami, od siebie nie przyszliśmy. No to ja rozumiem, zgłoszenie, wie pan co, jak pan kiedyś coś zgłosił, to też przyjedziemy. Spokojnie, dwa samochody przyjechało... Ja mam co, trzy. No, świetnie. I jeszcze raz. Znaczy nie, wie pan co, ja panu... Do nas, no dobra. Ale ja panu coś powiem, tutaj my nie przyjechaliśmy, żeby, nie wiem, państwo wszystkie artykulacje przyjechali do nas, bo dziwne, żeby wie pan... Wsparcie. Osoby jest wsparcie. Tego nigdy nie wiadomo. Ustalajmy. Czy zostało coś zniszczone? Nie. Ale jesteśmy na miejscu, więc możemy ustalić. Jak nie? No przychodzi pan zgłoszenie, musi pan ustalić, czy zostało coś zrobione, czy nie. Czy tego terenu zgłosił to? Ja nie wiem, proszę pana. Może inaczej, czy zgłoszenie było podstawne, czy bezpodstawne? Czy wyjechaliście państwo, widzicie fakt, stan faktyczny, jak to wygląda? To jest dobre. I według pana teraz to zgłoszenie było... Trzeba zrobić sprawę karną tych, którzy zgłosili. Pan ma... Bo nie można sobie tak dzwonić na policję, halo, bo tutaj coś się dzieje, a przyjeżdża policja i się nic nie dzieje. Ale ustalimy komórkę za bezzasadne wezwanie policji, obciążymy jej kosztem. Oczywiście może pan. Bardzo dziękuję.
nie, to wy złożycie, tak? Wy złożycie, nie? Ale to wy państwo przyjęliście. To są nasze pieniądze, tak. Panie kochany. To. I pan oskarży tego, który wysłał za bezzasadne wezwania. Znaczy my próbowaliśmy się skontaktować ze zgłaszającym, ale nie faktowego na razie. Jest taki odważny. Proszę, proszę mu zrobić kolegium do spraw wykroczeń i dać mu 1000 zł. To już może wypadać. I na tym kończymy imprezę. Naszym kończymy imprezę, chyba że macie jakieś pytania. A państwo jeszcze możecie oczywiście tutaj... Możecie zdjęcie sobie zrobić. Albo możemy sobie razem. Może po pracy przyjdzie. Dobrze. A jesteśmy fotogeniczni. Moglibyśmy się jakby zgłosić, że tutaj są złamane przepisy. Dlatego ten baner pozwalał. Będziemy pilnować, żeby zrobili kolegium do spraw wykroczeń. Ten jest, że to źle wszystko zaprojektowane. Nie, pan z urzędu zrobi sprawę osobie, która bezzasadnie wezwała. Proszę pana od podejmowania Nie. Ale po co dwa wozy? Ale pan co, to są moje pieniądze. Ja nie. Pan się czuje chyba zastraszony, bo macie dwa samochody i jeszcze jeden. Wie pan co, nie naginajmy tutaj trochę rzeczywistości. No to ustalajmy fakty. Nie naginajmy. Proszę zrobić wniosek do kolegium o osobie, która bezzasadnie zawiadomiła o zniszczeniu. No, koniec kropka. Przekażemy to, proszę pana, ale stosownie. Nie, ja to sprawdzę, czy to zrobiliście. Mnie nie interesuje. Wydaje mi się, że ja to sprawdzę. Nie, nie ma pani do tej mocy, żeby to sprawdzić. No, tego nic nie ma, pan nie jest policjantem. Tak samo jak pan nic nie ma, bo pan nie jest policjantem. No i co? Ale dlaczego, proszę pana? No pan nie jest, bo ja mam ustawę o policji, pan nie jest policjantem. Ale dlaczego? Musimy wysłać wniosek o ten. No to może mamy okazję, panie kolego, mamy okazję, żeby wyedukować tutaj naszych braci Polaków. Proszę pana, otóż ustawa o policji dotyczy właśnie pana, artykuł 58, przysięga narodowi, zobowiązuje się do ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa ludzi. I teraz tak. Tworzy się policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa porządku publicznego. No wszystko się zgadza, tak kolega panu zawinił. 1a. Nazwa policja przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ustępie 1 ustawie o policji, a ta ustawa się zmieniła. 2. Do podstawowych zadań policji należy ochrona życia i zdrowia oraz mienia przez bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. To zawiadomienie fikcyjne jest bezprawnym zamachem na nasze dobro. Niniejszym oczekuję, że państwo podejmą stosowne kroki. Dobrze. Czy jeszcze coś państwo od nas potrzebuje? Proszę wysłuchać do końca. A czy nie, wie pan co, ja tu nie jestem w pracy, ja nie przyjdę na pogaduszki, proszę pana. Nie, ale my nie... Pan pracuje dla formacji. Ale ja proszę pana, nie przyjdę tu na pogaduszki. Ale to nie są pogaduszki. Dla korporacji, nie wie pan, dla kogo pan pracuje. Państwo tu z tego sensację robicie, oczywiście. Nie, proszę pana. Media są po to, żeby pokazywać, jak jest. Nie dam wkręcić. Żadnych wycinek. Żadnych. Centralnym organem. A wiedział pan, że jestem za stary na to, proszę pana. No to powiedz może wspomnij o tym, że policja jest firmą zarejestrowaną. Otóż czy pan o tym wiedział? Czekajcie. Właśnie, czy pan wiedział? Ostatnie pytanie i kończymy. Czy pan wiedział, że to jest firma zarejestrowana? Ale ja też. Możemy do siebie. Wszystko, drodzy państwo, z naszej strony. Czy coś potrzebujecie od nas? Tak. Ktoś się czuje zastraszony? Nie, nie, nie. Ja potrzebuję, taką mam prośbę jako obywatel też tutaj tego miasta, żebyście panowie pilnie obserwowali też to miejsce, może z kamer, może jak będziecie jeździć, żeby nikt po raz trzeci nie zbezcześcił tej flagi. Ja panu gwarantuję, że tu jest tyle kamer, że... A dwa razy, co się stało? Bardzo nieładnie stało. Ale ja zgłosiłem już na policję sprawę. Także no... Ma pan prawo. Ja sprawdzę, to powiem panu, że to będzie naprawdę wstyd, jeżeli ja panów teraz proszę, że to będzie mega wstyd, jeżeli ta flaga po raz trzeci zniknie, zostanie zbezczeszczona i skradziona. To już będzie wstyd. Rozumiem. No i tak szczerze mówiąc, no, ten monitoring ewentualnie, o którym było teraz wspomniane, no jest o dupę rozbić, szczerze mówiąc, bo dwa razy została bezczelnie pod kilkoma kamerami zerwana ta flaga. No i gdzie wtedy byliście? Ciężko. To, czy nie? Chodzi mi teraz o Straż Miejską, bo Straż Miejska jest... Ale Straż Miejska jest... oni operują tym monitoringiem. To jakby tylko zaszlaktowali, to co? Będziecie szukać dopiero jak już po fakcie? A nie w momencie, jak się... No ale tak. Nie. Chodzi mi tylko tutaj właśnie o tą Straż Miejską, która bardzo kulawo zarządza tym monitoringiem. No nie ma co ustawiać. Ja nie jestem do oceniania pracy.
No ja mogę ocenić po dwóch tych przypadkach nieśmiało. Wiecie jak firma. To ja bardzo, ale ja już mam powiedzieć, ja się nie dam ściągnąć te, wie pan, 63-40, okej. Naprawdę, ja się to nie jest dyskusja, ja pana tłumaczę. Dobra, ale nie, dobrze, to interwencja zakończona, tak? Wszystko z naszej strony, ktoś coś potrzebuje. Co, jestem czysty, bo byłem sprawdzany, czysty tam. Wie pan co, jakby pan nie był czysty, to powiedział, że już pan by był w radiowozie. Tak? Okej. Zastrzeż sobie prawo do ochrony prywatnych, nie musiałeś im pokazywać żadnego. Ja wiem, ale chciałem się ich szybciutko pozbyć po prostu. Pokazałem regon. Po co oni nam tu, nie? Także jak widzicie, mieszkańcy i patrioci są nękani, dojeżdżają posiłki, także głodni nie będziemy, proszę bardzo, więcej was tu pewnie. Ale cyrk. Także jak widzicie, mieszkańcy Bielska-Białej są nękani. Ktoś zgłosił, anonimowo oczywiście. Według mojej oceny było to bezpodstawne zgłoszenie, ponieważ przyjechała policja, zobaczyła stan faktyczny i stwierdziła, że nic się tak naprawdę złego nie dzieje, prawda? Więc dlaczego teraz ta osoba, która to zgłosiła, no powinna ponieść chyba konsekwencje jakieś za bezpodstawne zgłoszenie. My musimy najpierw legitymować i robić zdjęcia ich. Ale właśnie my się nie potrzebujemy się determinować, bo my jesteśmy osobami. I oczywiście policja w tajnym radiowozie. Jak słyszeliście, podszedłem do policjantów, którzy przyjechali z pytaniem po prostu, czy przyjechali nam pomóc pilnować flagi. Stoją nadal, więc może jednak zasugerowałem im coś dobrego i będą pilnować. Mam nadzieję, że zostaną całą noc. Jak tutaj patrioci, którzy zorganizowali dzisiejsze wydarzenie, na które zostaliśmy zaproszeni jako media Rebel 24. Poczytam trochę wasze komentarze. Przypuszczam, że nikt nie zgłosił, dostali rozkaz, a jaki to się okaże, napisała Barbara. No nie wiem, no. Wydaje mi się, że jednak są ludzie, którzy, jak się ostatnio okazało, nie rozumieją tych akcji. Nie rozumieją, na czym polega protokół flagowy. Odjeżdżają posiłki, także chyba nic nie zjemy. Podejrzewam, że panowie w tajnym radiowozie zostaną. Tak, online jest niezły poślizg na miejskich kamerkach, tak, wiem. Ale jeżeli włączymy nagrywanie online, no to coś może z tego będzie, nie?
Tak, dlatego są warty już ustalone na dzisiaj. Są grupy, które całą noc będą bacznie obserwować i pilnować to miejsce. O, dostawa od tajnych też jadą. Także zostaliśmy sami. No i co? Myślę, że widzimy się za już wam, już momencik, tylko sprawdzę, która jest godzina. Jest godzina 16:53. Czyli widzimy się za około godzinę na kolejnej relacji, którą postaram się dla was poprowadzić. No i co? No, kolejne wydarzenie za godzinę to jest zlot mieszkańców Ukrainy i troskliwych Polaków, którzy się nimi opiekują. Także podejdziemy, popytamy, o co chodzi, na czym polega to ich zgromadzenie. A póki co żegnam się z wami i do zobaczenia za godzinę. Czołem!